Siema, siema. Dzisiejsze podsumowanie tygodnia zrobimy sobie takie Fame MMA Edition. Kto wygrał, kto przegrał, kto został zapowiedziany i wiele więcej. Zapraszam was do oglądania. Zapraszam was także do subskrypcji mojego kanału i zostawienia dzwoneczka, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. Możecie także zaobserwować mój Instagram, żebyście sobie mogli zobaczyć, co tam się dzieje u mnie w kuluarach. I to chyba tyle. Zaczynamy odcinek. Wczoraj odbyło się Fame 16. Było naprawdę wiele walki. Teraz sobie zrobimy takie szybkie podsumowanie, kto wygrał i kto przegrał. Pierwsza walka, Nathan Marchand versus Wiejski Cox i wygrał Wiejski Cox, czyli jednak wiejska siła górą. W dodatku chcę tylko powiedzieć, że Wiejski Cox według mnie wygrał dość znacząco, wygrana w pełni zasłużona i w ogóle Wiejski Cox na sam koniec dał taką nawet fajną przemowę w sumie, która jest taka podbudująca. Co, udowodniłem, że jednak zwykły chłopak z wioski może jakby wejść do tego internetu bez żadnych kontrowersji, bez robienia z siebie jakiegoś tam pajaca, tylko ciężką pracą. Jestem tutaj, gdzie jestem i taka rada dla wszystkich, że nie patrzcie na to, co mówią inni, róbcie swoje, bo jak będziecie patrzeć na to, co mówią inni, to wszyscy dookoła będą szczęśliwi, tylko nie wy. Ze mnie też się śmiali, że jestem wieśniakiem, że nagrywam jakieś filmy w stodole, a jednak udało się zawalczyć i wygrać, nie? No a Nathan przegrał i w ogóle Nathan chyba zrobił transformację w Władcę Piekieł Junior, bo on teraz zaczął być taki naprawdę ostry. Dalej bym napierdalał, jakby było więcej rund. Szkoda, że nie było więcej, bo jestem psycholem i się tak nakręciłem. Walka chyba wszystkim się podobała. Nie wiem, bo jakby mi się słuch wyłączył ogólnie i wszystko, jak wchodziłem na to, zapomniałem, do jakiej muzyki nawet wchodzę. Powiem tak. Powiem tak. Chłopie, dlaczego ty gardy nie trzymałeś? Jakby trzymałeś ją, ale wchodziły te ciosy. Ale wiem, jedynie to, co wiem, to czułem, kurwa, chęć krwi, chęć żądy czułem, że chciałem go rozszarpać jakieś, kurwa, zwierzę. To jedynie czułem. I szkoda, że tak szybko to się skończyło, pomimo, że wszystkie rundy przetrwaliśmy, bo bym dalej napierdalał. Daru zjeb na przykład, ja chcę bez limitu czasowego. To już nie jest taki chłopcie, który, mam problemy. On teraz już leci na całość, zobaczymy, jak mu tam wyjdzie w jego karierze. Ale ja osobiście uważam, że przedstawi się dość kiepsko i nie tylko ja tak uważam. No ale kurwa, no jestem trochę zawiedziony Nathanem, bo co innego mi mówi przed galą. Mówi mi, że tam, wiesz, że wyjdzie, będzie napierdalał, że jest kozakiem i tak dalej. No potem wychodzi na to jeszcze Amadi Ferrari, stary piosenka przed na wejście, moja. No i wiesz, no zawodnik, który obiecuje dużo, a potem widać, co się dzieje. Na pewno mogło być gorzej niż było. Jaroniewska versus Marty Renty, no tutaj wygrała Jaroniewska, a Marty Renty się rozpłakała znowu. Chce mi się płakać. Nie, płacz. Na każdym naszym teraz wywiadzie po twoich walkach płacz, nie płacz. Bo po prostu przez to, że dwie pierwsze walki przegrałam, to mam coś takiego, że mam taką blokadę, no. Ginor versus Szymol, no tutaj wygrał Ginor i tutaj mogę pogratulować, bo ogólnie całe bandzi wczoraj wygrało. Zaskoczył mnie trochę w sobie Szymol, bo on tyle obiecywał na IRL-ku u Boxdela, wyszło jak wyszło. Nic, tylko pogratulować dla Ginolda. Chcę zwrócić uwagę też na to, że Ginol ma 45 lat, naprawdę. Chyba tylko Jacek Morański dorównuje mu wieku na fejmie. Sikonik versus Filipek, no tutaj to raczej nie ma żadnego zaskoczenia, no Filipek wygrał. Adrian Polak versus Patrykos, no tutaj też raczej żadnych zaskoczeń nie ma, no wygrał Polak. Jestem ciekawy w ogóle, co on teraz będzie robił w internecie, bo Polak ogólnie nie ma zbyt dobrego czasu i jak umiejętności mu nie zabiorę, no bo on rzeczywiście jednak jest dobrym karateką i fighterem. Tak, jego ostatnie akcje i dziwne ruchy na fejmie, można będzie to sobie kiedyś skomentować, bo Polak ma trochę za uszami. Mati versus Krycha i tutaj wygrał Mati i tutaj jestem naprawdę zaskoczony, ja nie spodziewałem się, że Krycha to przegra, więc mu gratuluję dla Fitlowersa. To w ogóle chyba jakby trzecia walka była i no, można powiedzieć, do trzech razy sztuka. Ferrari versus Hater, no tutaj Amadi i wygrał, no tutaj to chyba była najbardziej obvious walka do obstawienia i w ogóle ona się tak w ogóle pięknie zaczęła z tym wyskokiem Hatera, a potem Ferrari go na ziemię, tylko pu pu pu, no piękne show, za to Conflict Fighty. Bandura versus Alan, no i tutaj wygrał Bandura i przepieczętował tutaj double killa, ponieważ jego kolega właśnie wcześniej też wygrał, więc Team Bandzi mają podwójne zwycięstwo, a Alan to Alan. Co się stało? No i moje największe szczęście,
Trochę się w ogóle bałem o tę walkę, bo ja co, niby nie wygrywał za bardzo tych walek, ale tak naprawdę, nie oszukujmy się, on był prawie że nieśmiertelny nigdy, nie dało się go praktycznie nigdy powalić, skończyć, ani udusić, nic się nie udało, on ma łeb ze stali, no a dla Pasuta się udało, w ogóle na początku pierwszej rundzie to ja myślałem, że on go udusi, Jaca przez chwilę już jak lądrynka wyglądał, a w drugiej rundzie technicznie go pokonał, jestem szczęśliwy z tego powodu, w ogóle jestem ciekawy, co teraz będzie z Jacą Fejmie, ponieważ oni teraz mają tą taką ala spinę, że albo Nitro Denga albo Jaca. Jestem ciekawy, co Fame wybierze i o tym w ogóle nagrałem cały odcinek, więc polecam wam nadrobić, jeśli nie oglądaliście. I Dubiel versus Tromba. I tutaj skończyło się krwawo, bo Dubiel chyba złamał nos dla Tromby. Ale jak mam być szczery, to nie interesował mnie za bardzo ten main event. Dla mnie main event miał być Jaca z Pasutem. Dobra, ale teraz już dość tego podsumowania. Powiedzmy sobie, kto został zapowiedziany, a zostało zapowiedziane trochę osób. Filipek będzie bił się z Karasiem. Wiewiór będzie chciał się bić z Tańculą, w ogóle Tańcula to będzie miał trochę ty walk, bo on jeszcze z Pasutem będzie się bił, ale o tym trochę dalej. Masz Tańcula jako prezes Polskiego Związku Skliderów! Jest szkujony! Trzeba go usunąć! Ja chcę kandydować na prezesa PZFF! Ty, ja się jeszcze nie zacząłem w ogóle, spokojnie. Kurwa, znowu jest taki przekór, że brzmi jakbym był najebany, ale mam wyjebane, kurwa, mam dla ciebie oświadczenie! Co to za oświadczenie, Wiewiór? Już pokazuję! Arkadiusz Tańcula, oświadczam, że po przegranej, aha, okej, walce z Maksymilianem Wiewiórkom ustępuje ze stanowiska. Ale ja się nie nazwałem, to mnie ludzie tak nazwali. Prezesa Polskiego Związku Free Fighterów. Oczywiście. Proszę bardzo. Przez jod. Dobra, jebać! Jebać! Słuchajcie, bijemy się 8-4 jak wygram. Rewanż o 7-7. Spoko, ale najpierw zobaczę jeszcze z kim 7-7. Z kim, kurwa? No nie wiem, z Marczyńskim, Ferrarim albo z kimś innym. Żeby nie mieć dwóch walk z... Nie, ja się przegram, ale nie przegram, masz rację, to bez sensu. Ale nie, tak czy siak lepiej by... Nie, po prostu... Dobra, jest. Sola to będzie miał trochę ty walk, bo on jeszcze z Pasutem będzie się bił, ale o tym trochę dalej. Został zapowiedziany Mandzio z Karolkiem i to jest w ogóle... Dla mnie to w ogóle taką mega ustawką pachnie, bo Karolek zaczął się tak dziwnie i bezsensownie rzucać do Mandzia o jakieś takie głupie pierdoły, ale o Karolku versus Mandzio to w ogóle mam zamiar nagrać oddzielny odcinek, więc na razie tylko wam powiem, że będzie się bił Mandzio z Karolkiem. Ogólnie to nie było tak jakby wprost powiedziane, Mandzio powiedział dokładnie coś takiego, no ale to jest chyba obvious i łatwo się domyślić, o co chodzi, zwłaszcza jeśli śledzicie internet. Ale jak już mówiłem, o tej całej dramie Mandzio-Karolek nagram oddzielny odcinek, więc bądźcie przygotowani. Może być też tak, że Mandzio będzie bił się z Blow, ale to nie uprzedzam faktów, zapraszam was na odcinek, który pojawi się pewnie jutro albo we wtorek, albo w środę. Został zapowiedziany Fabiański. Raperzy rozumiem, ale kurwa Fabiański? Sutanator wyzwał Tańculę. No kurwa, jest taki prezes Freak Fightów polskich, co mnie wyzywał od kurew. Tańcula, kurwa, jesteś tutaj! I to nie koniec ekipy z Abstrahujów, ponieważ będzie także się bił Czarek z Abstrahujów, co jest dla mnie w sumie całkiem spoko. Teraz będziemy mieli jakby dwóch członków kanału Abstrahuje, oboje będą się bić w Fejmie, więc no, może być całkiem sympatycznie. W ogóle uważam, że Pasło dołączając do Fejmu zrobił bardzo dobrze dla ich kanału, więc myślę, że Czarek może teraz jako taki młodszy brat chce pójść w ślady Pasuta i także może spróbować tutaj jakichś swoich sił. No i ja mu życzę powodzenia, mam nadzieję, że dobrze się tam odnajdzie. Myślę, że Pasuta nie pobije, ponieważ Pasu ze swoją kreatywnością to jest jednak mistrz fejmu, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No i nasz Alanik kochany, nasza gwiazda wywiadów, też chyba ma zapowiedzianą walkę. No i to było tyle. To było takie w sumie specjalne podsumowanie tygodnia. No w sumie Fame w tym tygodniu to była taka najciekawsza, taka najbardziej pobudzająca wyobraźnię wydarzenie w tym tygodniu, więc uznałem, że będę w sumie nawijał tylko o tym. Spodziewajcie się dalszych filmów, komentujcie, subskrybujcie, piszcie, co o tym wszystkim myślicie, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!